Wakacje to trudny czas dla służby krwi, dla całej Polski. No jest to związane z licznymi wyjazdami. Mniej liczne są akcje wyjazdowe. Krwiodawcy są na urlopach, no a zapotrzebowanie na krew i składniki rośnie. Każda krew jest potrzebna w każdej ilości, ale w tej chwili obserwujemy zwiększone zapotrzebowanie na krew grupy ujemnej, na wszystkie grupy z krwi ujemnej. Można krew oddać w całej Polsce. Ważne, aby mieć przy sobie ważne dokumenty tożsamości, być zdrową. Wszędzie te zasady obowiązują takie same między 18 a 65 rokiem życia. Z aktualnym dowodem osobistym zapraszamy gdziekolwiek jesteśmy. Czasami zachęcamy również tych, którzy przebywają na wakacjach, na wyjazdach. Też można udać się do jednostki publicznej służby krwi, do regionalnego centrum bądź do oddziałów terenowych i też można oddać tą krew. Jeżeli chodzi o dawców krwi, jakie są aktualne informacje związane między innymi właśnie z okresem wakacyjnym? Możemy przypomnieć, że do 30 czerwca obowiązywał w naszym kraju stan zagrożenia epidemicznego i do 30 czerwca wydawaliśmy zaświadczenia, które uprawniały krwiodawców do 33% ulgi przejazdami komunikacji środkami publicznymi. Więc te zaświadczenia ważne są przez 6 miesięcy, czyli do 31 grudnia 2023 roku. Świadomość naszego społeczeństwa wzrasta. Są prowadzone różnego rodzaju programy. Programy skierowane do uczniów, do pracodawców, do podmiotów leczniczych. Od lat obserwujemy zwiększoną świadomość krwiodawców i nie trzeba jakoś bardzo mocnych argumentów, aby przekonywać czy przekonywać. Przede wszystkim jest to indywidualna decyzja osoby, która oddaje krew i każdy musi poczuć swoją taką wewnętrzną potrzebę, a wtedy satysfakcja z uratowanego czy z pomocy innej osobie chyba jest bezcenna. No trochę już tego było. Odkąd mogłem, to starałem się oddawać od 18. Pierwszy wyjazd to razem z taką ekipką znajomych, po prostu żeśmy się zebrali, sprawdziliśmy na internecie, co jest potrzebne, no właśnie gdzie, na jakich zasadach to wszystko wygląda, no i żeśmy po prostu przyjechali zobaczyć, jak to jest. No i już tak zostało, że jak jest okazja, jak jest czas, to przyjechać co 2 miesiące, oddać. Teraz miałem trochę dłuższą przerwę, chyba 4 miesiące, po prostu nie było kiedy. A teraz się właśnie nadarzyło, że musiałem być w Opolu, muszę czekać do 12, wtedy musiałem czekać, no to przyszedłem tu akurat oddać krew. Dlaczego warto? Mówią, że krew jest potrzebna, przydaje się innym ludziom. To ktoś nie spróbuje, to nie jest do końca pewny, czy wszystko tam będzie u niego dobrze, czy mu się to spodoba, czy będzie go na przykład bolało. Bo największy jest ból przy zrywaniu plastra wieczorem, jak się klej przyklei. To jest największy ból u mnie przy tym. Okay. A tak to na luzie wszystko.